Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej. Wybory samorządowe 7 kwietnia. Skąd wiadomo, jakie są wyniki wyborów? Kiedy skończy się głosowanie, przewodniczący komisji zakleja wlot urny. Komisja ustala między innymi liczbę wydanych i niewykorzystanych kart do głosowania oraz pełnomocnictw. Następnie członkowie obwodowej komisji wyborczej otwierają urnę i liczą głosy. Na wybory samorządowe składają się 4 odrębne głosowania. Komisja liczy karty z głosami oddzielnie dla każdego z nich. Obwodowa komisja wyborcza wywiesza wyniki głosowania w widocznym miejscu. Potem przekazuje je do gminnej i do powiatowej komisji wyborczej. Gminna Komisja Wyborcza na podstawie protokołów z wynikami głosowania ze wszystkich obwodowych komisji wyborczych w gminie stwierdza, kto został wójtem, burmistrzem lub prezydentem miasta oraz kto zasiądzie w Radzie Gminy albo w Radzie Miasta. Powiatowa Komisja Wyborcza na podstawie protokołów z wynikami głosowania z obwodowych komisji wyborczych stwierdza, kto został wybrany do Rady Powiatu. Komisja ta sporządza również zbiorczy protokół z głosowania w wyborach do sejmików województwa na obszarze powiatu i przekazuje go do Wojewódzkiej Komisji Wyborczej. Na podstawie protokołów otrzymanych ze wszystkich powiatowych komisji wyborczych w danym województwie, Wojewódzka Komisja Wyborcza stwierdza, kto został wybrany do sejmiku województwa.